facet mówi, jak uważa, co uważa o facetach, którzy zdradzają. Słuchajcie, jeżeli nie znacie Tomka Cika, to ja wam powiem, że to jest bardzo fajny gość i on tak dobrze mówi, że ja sobie będę ten wywiad odpalać, jak już będzie na naszym podcaście codziennie. Kobiety w szoku. Buziaki. Będziemy słuchać jak mantrę, po to, żeby po prostu być, wiedzieć, że faceci są w porządku, bywają przynajmniej. Niedziela, godzina 20. Cześć, jesteśmy właśnie po nagraniu nowego odcinka z Tomkiem. Jesteśmy, tak, ja też tu jestem. Mówimy o miłości, o zdradach, także zapraszamy, oglądajcie. Koniecznie. Bardzo ciekawe. Ja też sobie nagram, mi to się ręka trzęsie, tak się zestresowałem, to się bardzo będzie wywiad. Jest najlepsza polska dziennikarka, Monia. Proszę bardzo, jesteś Paula, jest pan operator i jak najbardziej bardzo fajni ludzie. Siemaneczko. I lecę, bo chcę. Elektrownia Powiśle, najlepszego. No i tak. Nie chcesz, nie lubię być zębów. Lubi to tylko pani Franza. Jaki dzisiaj jest dzień, kurwa? Niedziela czy sobota? Boś zgubiłem rachubę. To był trudny wybór. Bardzo trudny. Podejmowałem tą decyzję bardzo długo. Pierdolony apartamentach na doby, kurwa. Bo cały czas nie byłem zdecydowany, czy na pewno chcę tu mieszkać. Dzisiaj wiem, że to nie był trafny pomysł. Nie no, świruję. Nie. Co mnie zabije, to mnie wzmocni. Już nie ma takich rzeczy, które mogłyby mnie zabić. Już byłem blisko, ale cały czas dalej niż się komukolwiek mogło wydawać. I to nieprawda, że facet po 30 idzie na balet, na melanż z kroplówką. Od razu z kroplówką. Nie. Słaby pizdą się zatruje. Miłego dnia życzę. Nie no, oczywiście to są głupie żarty. Absolutnie. To jest cudowne miejsce. Fantastyczni ludzie przewijają się przez to miejsce. Setki. Setki dziennie, kurwa. Setki różnych osób, a ja... Jak zwykle, kurwa, jestem najbardziej poszkodowany. Przez kogo? Przez tego, kurwa, siłego i owego. Pozdrawiam wycieczkę z Katowic. Wszystkich tych, których spotkałem ostatnio. Wszystkich, naprawdę wszystkich. Tych serdecznych, normalnych, których widać na ulicy. Bo tych, co nie widać, to nawet nie warto o nich wspominać. Bo... Wiadomo, sprawina. Miłego dnia życzę jeszcze raz. Ja ci powiem wam tak. Naprawdę dużo osób chciałoby tak żyć. Bo ja wiem, sam bym tak chciał żyć, jakbym tak nie żył. Mam wszystko na wyciągnięcie ręki. Nie wyciągam po to ręki. Ręki. Nie wyciągam ręki po to. Ręki nie wyciągam po to. Nie wyciągam rąk po to właśnie, gdzie mam to w zasięgu. Nie robię tego. A mógłbym. Nie jeden by chciał, a nie może. I to jest główny powód wielu niezadowoleń, niestety. Ale to nie jest moja wina. Każdy się rodzi inny i to już jest kwestia tego, jak cię obdarzy matka natura w geny właśnie. I ja się nie mam na to wpływu tak naprawdę. Mogę go podziękować mamie, tacie. I to wszystko. No a teraz chcę słuchać disco do San Francisco. Bo właśnie spojrzałem, dziś jest sobota. Słuchajcie, coś wam powiem o
ostatnio z kimś rozmawiałem i ktoś mówi, ty, sytuacji mi powiedział, że jacyś tam celebryci, dwóch braci zażyczyli sobie pieniążki na za jakąś tam za jakiś tam udział w koncercie na cel charytatywny. Chodziło o życie dziecka. Słuchajcie, ja czasami na przykład znam takiego chłopaka, który nie ma pieniędzy, pojechał tam raz, wyraził swoją chęć uczestnictwa i tak dalej. I mnie też poproszono. I jak najbardziej się nawet nie zastanawiałem, tylko z wielkim rozczarowaniem słuchałem tego, co ktoś mi mówił, jak zareagował ktoś, kogo znam. Więc jeden właśnie z tych braci znam, to też tak właśnie znam. Wydawało mi się, że znam, ale tutaj kompletnie rozwiał moje wątpliwości. Kompletnie ktoś to napisał, kompletnie rozwiał moje wątpliwości. No nic, no, bywa tak. Ja rozumiem, każdy ma swoje życie, każdy różne sprawy ma i czasem normalne to wymaga poświęcenia czasu i tak dalej, ale to wymaga w ogóle poświęcenia, bo to przecież nikt inny nie przedstawia siebie bardziej niż ty sam w sytuacji, w której ty mówisz, że chcesz za to pieniądze. Na przykład idziesz pomóc dziecku, ale chcesz za to pieniądze. To jest kurwa słabe jak chuj. Słabe jak chuj, bez kitu. No, to wymaga poświęcenia. Ostatnio mój brat też mi poprosił o jakąś tam rzecz, żebym poprosił różne osoby o jakąś tam rzecz na licytację względem jakiegoś tam dzieciaczka też chorego w Radomiu i ja powiedziałem, że jak najbardziej i tak, tylko że ja nawet nie mam co zlicytować, bo ja nie jestem jakąś tam aż tak znaną osobą, żeby mogłoby się wydawać, ale mogę gdzieś tam hajs wysłać, to jest normalne i da się komuś czasem na wypiskę, bo to jest logiczne, że nawet jak ktoś nie był moim wspólnikiem, kolegą bliskim, ale był dla mnie ważny, bo gdzieś tam odegrał jakąś tam rolę w moim życiu, dobrze się zachował, no to jak ja mogę zapomnieć o kimś, albo no różnie to bywa, tak? Kurczę, mi to napierdala za przeproszeniem, to słońce. Ale dobrze, trzeba się popalać. I teraz tak, jeszcze powracając do tych takich zachowań szlachetnych, to każdy siebie przedstawia w taki sposób, w jaki potrafi. Ja uważam, że byłoby wstyd mi nawet powiedzieć, że no tak, ale jakieś tam koszty poniosłem, to mi byłoby wstyd bez kitu też takiego powiedzieć, nawet o kosztach. W tym przypadku, gdzie umiera dziecko. Gdzie sami mają dzieci, ja nie mam, znaczy chciałbym bardzo mieć. Dla mnie to jest mega słabe. Wiem, każdy się martwi o swoje. Także tak na początek dnia. Nagrywam ten Samsungiem S21 i jest od razu zupełnie inna jakość dźwięku. Zauważyliście? Vivo ma... Już mówiłem, jaki ma ten mikrofon, tak? Trzeba mikroport dołączać do telefonu. Jest tak zberglony, że chuj w dupę to za mało. Nie? Ty wąchacz. Gdzie jest ten wąchacz? Stretny. Spacerek? Marusia, spacerek? Spacerek. Wyjebalny, ma wie, że ją oszukuje. No nie wychodzimy, bo kurwa jest weekend. Ona nie może, bo ma ucieczki. Puszcza się przewlekle ucieczek. Dlatego nie wychodzi w weekendy. Wychodzi w piątek, wraca w niedzielę. Koniec. Dubajskie odwiercie. Teraz Vivo, który ma z głośnikiem krzywo. Nie, z tym z mikrofonem. Vivo, który ma z nagrywaniem trochę krzywo. Nagrywała, jeżeli chodzi o kamerę, tak? Ale dźwięk, katastrofa. Thank you.